głos. Przepraszam panów bardzo. Pytamy o stereotypy związane z Rosjanami. Z Rosjanami. Slayer. Nie, z Rosjanami jest o tyle nieciekawa sprawa, że Rosjanie w naszym kraju mają taką opinię okupatorów, tak? Okupatorów. Okupatorów, dokładnie tak. A prawda jest taka, że to my im spaliliśmy Moskwę. Batory spalił w Moskwę. Dokładnie tak. Jedyny Batory. Czyje były? Nasze były. No. Trzeba im to uznać, że my zaczęliśmy pierwsi. A prawda jest taka, że Polak i Rosjan, jak się dobiorą, najpierw popsioczą, jeden za Moskwę, drugi za Smoleński i tak dalej, pęknie pół litra i będzie dobrze, i będzie, nie? Czyli Rosjanie dużo piją. Nie, Rosjanie nie. To są Słowianie, a Słowianie to jesteśmy my, czyli wszyscy jesteśmy braćmi. Tak. Cuzamen do kupy, na euro się napijemy. No, można? Można. No a co sądzimy o Czechach i Grekach? To są zupełnie inne chyba narody. Nasi bracia, nasi bracia z południa, dobre chłopy. Grecy, trochę niewiele z nimi mamy wspólnego, prawda, ze względów historycznych. Niemniej jednak teraz... z Grekami też się dogadamy, no jak nie tak. Ale teraz tak samo jak oni mamy mało kasy, więc będzie cuzamen do kupy spirytus, nie? Przepraszam za kolegę. Nie, no będzie o typu związany z Grekami i Rosjanami, przepraszam bardzo, Grekami, Rosjanami i Czechami. Przepraszam bardzo, pytamy o Greków, Czechów i Rosjan, stereotypy o nich. Nie ma tu takich. Nie, no ja to też, tak samo jak kolega. Czyli nie zna pan żadnych stereotypów? Nie, nie. Nie słyszał pan, że chociażby Rosjanie piją? Słucham. Nie słyszał pan, że Rosjanie piją? No, oczywiście, że słyszałem, piją więcej od nas. Ale to się okaże, jak przyjadą do Polski, kto go przypije. No ale będą z nimi jakieś problemy związane z euro? A to zależy, jak się będą zachowywać panowie u nas w Polsce. No ale jak panowie sądzą? Nie, to... wydaje mi się, że jak oni się będą zachowywać w porządku, to my tym bardziej. A pan jak sądzi, Rosjanie to jest jakiś zły przeciwnik dla Polski? Źli kibice przyjadą do Polski i będą robić burdy, czy raczej spokojni? Zabiję ich wszystkich. Dobrze, dziękuję.